Występ zespołu wokalno-tanecznego Nutki oraz sekcji emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chęcinach. Na terenie gminy hucznie świętowano Międzynarodowy Dzień Seniora. Uroczystości odbyły się w hali widowiskowo-sportowej pod Basztami w Chęcinach. Dlaczego seniorzy w tej gminie są tak ważni? Grupa seniorów to, myślę, że bardzo ważna grupa społeczna. Z racji tej, że my jako młode pokolenie musimy czerpać wzorce i brać i korzystać z ich dorobku, tego dorobku nie tylko materialnego, ale dorobku kulturalnego i historycznego, który nam przekazują jako scheda i pozostałość po naszych przodkach. Patrząc tutaj na tak wielką frekwencję osób, które przybyły w jesieni życia, ludzi niezwykle też aktywnych, bo dzisiejsze ich występy, piosenek, tańca, recytacje pokazują, że ci ludzie mają w sobie tak wiele energii i tak wielki potencjał, którym chcą się dzielić. Nie są to ludzie pesymistycznie nastawieni do życia, a wręcz tryska od nich energia, pozytywna energia, która udziela się wszystkim. Jak podkreślał burmistrz gminy miasta Chęciny Robert Jaworski, na terenie gminy jest wielu młodych duchem i aktywnie działających emerytów i rencistów. Oni sami natomiast podkreślali, że warto być aktywnym. Na czym polega działalność waszej sekcji? Dwa razy w miesiącu spotykamy się, mamy zebrania. Bardzo często jeździmy też na wycieczki. W miesiącu wrześniu byliśmy na Świętym Krzyżu, byliśmy w Krajnie, w Parku Miniatur, a 23 byliśmy w Częstochowie i byliśmy też w Sanktuarium Ojca Pio. Te wycieczki i praca klubu seniora jest wspomagana przez Centrum Kultury i między innymi współpracuje z przewodnik panią Jarząbek Edytę. Bardzo dobrze nam się ta współpraca układa. Poza tym wszyscy pracownicy od najwyższych do najniższych są bardzo życzliwi, bardzo nam pomagają. Jesteśmy tu naprawdę bardzo szczęśliwi. Ja już jestem 4. rok, to jest moje drugie życie. Czyli seniorzy mogą być aktywni? Mogą być aktywni. Ja już mam 81 lat i tego nie ukrywam, dlatego że chcę pokazać ludziom, że można pracować. Słowa te potwierdziła również Kazimiera Turlewicz, założyciel i wieloletni opiekun klubu seniora z Chęcin. Czy seniorzy powinni być aktywni? Seniorzy muszą być aktywni, bo tak jak wiersz, który czytałam, właśnie swoje doświadczenia, które się zdobyło wcześniej za młodu, teraz trzeba właśnie kontynuować, pokazać ludziom młodym, że mimo wieku podeszłego można się uśmiechać, można być zadowolonym i szczęśliwym. Ale nigdy nie mówić o swoich chorobach. To jest bardzo ważna uwaga. A właśnie dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu. Dlatego do końca dzisiejszego dnia uśmiechajmy się. Zaproszeni na uroczystość goście byli pod wrażeniem jej przygotowania. Jestem bardzo wzruszony. Od wielu lat już uczestniczę w Dniu Seniora. Stało się ono piękną tradycją. Jesteśmy dumni z tego, że nasza gmina, nasze władze, nasz pan burmistrz Robert Jaworski ceni naszą pracę, zawsze to podkreśla. I my wiemy, że mówi to z serca, bo my tę jego opiekę, tę jego pomoc odczuwamy na co dzień. Nie tylko w tym dniu świątecznym, ale na co dzień, kiedy bywa z nami na naszych spotkaniach emeryckich, kiedy zawsze powie dobre słowo, kiedy zawsze spełnia nasze prośby, czy to udostępnienie lokalu, kiedy dostajemy piękne pamiątki, które świadczą o tym, że jesteśmy doceniani. Na zakończenie odśpiewano wszystkim emerytom i rencistom tradycyjne 100 lat. Były też symboliczne upominki i słodki poczęstunek, a życzeniom długiego zdrowia i nieustającej pogody ducha tego dnia nie było końca.